Wykonujemy muzykę Queen, ponieważ potraktowaliśmy to jako swego rodzaju wyzwanie, lekcje. Jasna sprawa, zespół Queen, światowa czołówka, pierwsza liga. Lekcja pokory dla nas i dla słuchaczy, wielka zabawa. Udało się. 3 lata, 3 sezony, mnóstwo koncertów, zadowoleni ludzie. Różnica między graniem coverów a graniem własnej muzy jednym zdaniem polega na tym, że uczy dyscypliny. Cover zobowiązuje. Natomiast jeśli grasz swoje dźwięki, jesteś bardziej free, bardziej otwarty. Więc cover, dyscyplina, lekcja pokory, własna muzyka, rozwijanie świadomości. Przycho. Właśnie, jest jeszcze taka kwestia o tym rozwijaniu się, że grając utwory Queen jest to dla nas też super lekcja, żeby się nauczyć właśnie później, grając we własnych kapelach, już tworząc własne kawałki, jak to właśnie robić, jak się do tego zabierać, jak pisać przeboje nawet, no można tak powiedzieć. No i to jest dla nas wielka nauka, no bo właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no zespół Queen to wyzwanie i no... Można mówić właśnie muzyczne samobójstwo, jednak no stwierdziliśmy, że może coś z tego wyjdzie i dlaczego by nie spróbować. No i właśnie idzie to jakoś pomału, jest dobrze i mamy nadzieję, że jeżeli dalej słuchacze będą zadowoleni, no to będziemy to ciągnąć dalej i się rozwijać w tym kierunku. Wielki warsztat przede wszystkim wokalny i myślę, że tu nie można powiedzieć, który utwór jest najtrudniejszy, ponieważ Freddy to jest najwyższa półka. Nie da się ukryć, że branie się za te piosenki to nie lada wyczyn. Aczkolwiek mówię, że dla mnie myślę, że najtrudniejszym takim wokalnie kawałkiem jest utwór Don't Stop Me Now. Każdy numer jest innym zupełnie wyzwaniem, uczymy się zupełnie innych rzeczy. Odkąd zaczęliśmy grać, myślę, że każdy z nas nauczył się bardzo wiele i rozwijamy się ciągle, chociaż ten repertuar, prawda, niby powinien stać w miejscu, w nas się rozwija i nie ma takiego czegoś, że nagle stwierdzimy, o już jest dobrze zrobione, ponieważ zawsze można coś zrobić lepiej. Wszyscy! I want it all. I want it all.